się siema, siema, z tej strony Elzart i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam się na sobie do subskrybowania kanału i użycia kodu ELZART na Kajtropie. Byłbym ci naprawdę wdzięczny, widzowie, gdybyś to zrobił. No i co? I przejdźmy do filmu, w którym dzisiaj będziemy gadać o co bym inwestował, czyli w kolejnym odcineczku z tej serii. I dzisiaj pogadamy w sumie o agentach... Wszelakich, wszystkich jacy są na rynku. Może nie wszystkie, jakie są na rynku, ale mówimy kilku i popatrzymy, jak to wygląda. I czy to, są do, czy to jest dobra inwestycja? Jest ten film. Dla mnie jest to dobra inwestycja. Zobaczcie na sam wykres Sir Holernego Darylam z Miami profesjonaliści z operacji Broken Funk który jest bardzo ładnym skinem, bo nie przy wszystkich agentach tak to super wygląda, ale przy tych droższych, które naprawdę spoko wyglądają z operacji Broken Fang, zobaczcie jak ten wykres wygląda, gdzie agenta można kupić było za około 50 zł w okresie wyjścia operacji i zobaczcie jak jego powolne pójście w górę inwestycją długoterminową, zobaczcie jak to fajnie wygląda cały czas jako inwestycja. I zatrzymało się tutaj na jakieś 40 zł, 150, przepraszam, na za 140 kupić, nawet za 130 kupić. I co? I czy ja bym w tutaj inwestować w tych agentów? Yy, tak, jakiegoś agenta tutaj bym sobie zainwestował na waszym miejscu. Spoczkę inwestycję, tylko poczekałbym spadki cen. Wydaje mi się, że po świętach oni powinni jeszcze spaść ceny. To jest takie moje przypuszczenie. Nie wiem, czemu teraz tak to wygląda, ale strasznie mało promocji poszło. Yy, I te rzeczy mało poszły w dół. Jeśli chodzi o mnie, to najłatwiejszy według mnie jest... Yy, Wyskacz, czyli ten oto klaunisz no i ten fakt, że z miał maską jest też ładny i ten też jest spoko. Ja osobiście mam tego najtańszego, czyli tego cichego, bo też jest słodzko i go kupiłem, bo wtedy był najtańszy, nie miałem dużego budżetu, mówię, ja kupię sobie jednego. On jako też tą górę idzie długoterminowo, jak tam za 15-20 złotych, bo kupiłem kiedyś. I sobie idzie tam w górkę, w górkę i bardzo mi się to podobało już cztery dyszki, nic nie robię, teraz nim gram, bardzo fajny skinek i jest to super inwestycja długoterminowa. No nie oszukujmy się, może nie przy wszystkim tak działa, bo szaterłeb web trochę gorzej wygląda, ale no trzeba przyznać, że te skiny wyglądają zajebiście się terrorystów, są bardzo ładne. I nie dziwnego, że ta cena będzie pewnie cały czas rosła. Moim zdaniem ta cena będzie rosła, tylko że powolutku. I teraz ceny powinny spaść po grudniu leciutko, w tym razie w to zainwestować. I będzie to prawda spokojna inwestycja e, na pewno w tych agentów. Jeśli chodzi o nasze shutterweb, to mam kilku, przejdziemy na no, mojego punktu na przykład. Ja mam antyterrorystów, już wam pokazuję ich. Są na końcu, na końcu, na końcu, bo tam kupowałem. O, tutaj są oni. E, ogólnie oni się też, też, też strasznie podobają. Oni z ceną stoją, idą lekko w górę, powiem tak, bo oni tutaj kosztowali wcześniej po 7-8 zł. Troszkę, wyjdzie do 11, podbiłem, wrócił do 10, do 14 nawet podbiły I tak teraz. 12-13 zł chodzą. E, cena się waha idzie lekko w dół, w górę. Znaczy w dół. E, idzie w górę niedużo, bo niedużo, ale coś tam idzie. I dużo mniej polecam, chociaż są bardzo ładne skinami, Zawsze jednego można zakupić, zamówienia z ordera, jakoś taniutko po, po grudniu, bo cena same będą za jakieś 10 złotych da się go wychwycić. Nawet mniej, nie no, za 10, dyszkę, 9 coś nawet byście wychwycili tu wcześniej, nie widzicie nawet, o, zobaczcie, 9 coś wychwycicie, jak z grudnia spadnie, i spoczko, bardzo spoczko inwestycja, ale to jest oczywiście moje zdanie. Shutter łeb, moim zdaniem, wystrzeli, to jest kwestia czasu, kiedy Shutter by wystrzelił, jest aż tutaj najstarsza, jest też taki karnet, który leci długo, wielu ludzi inwestowało i tak dalej, ale to już tak ucichło, że ten karnet kiedyś by wystrzelił, Ja w to wierzę. Dajcie mi w to wierzyć. Każdy musi w coś wierzyć i ja w to wierzę, że wystrzeli, ale ci agenci to jest pełniaczek, moim zdaniem, bardzo pełniaczek, który fajnie siada i ja wam go serdecznie polecam. Piszcie w komentarzu swoje zdanie na temat y, agentów i ogólnie wszystkich skinów do postaci. E, jeszcze profesor, ten Kondon, e, który z tym głową Kondona bardzo też wystrzelił, widziałem na rynku, nie chcę się go teraz szukać, ale też strasznie wystrzelił. Kto, kto widział, ten widział. Jak ktoś się widział, to jak sobie zobaczy, wie, jeśli wie, o którego skina mi chodzi. I co? I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, życzę miły, miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!